Dla kogo jest średni format? Mówiłem o tym wiele razy, ale chcę dzisiaj powiedzieć o tym w sposób odwrócony, niejako. Otóż okazuje się, że średni format dla bardzo dużej ilości ludzi jest po prostu niepotrzebny. Zwyczajnie, jest niepotrzebny. Dlatego, że średni format niesie za sobą większe pliki, wyższą jakość obrazu. Czy my to potrzebujemy? Nie do końca. Teraz tak. Pamiętajcie, że średni format to jest jakość. I jeżeli ktoś wróci do podstaw fotografii, ale takich teoretycznych podstaw, nawet do bardzo starych podręczników, to dowie się, że im większy nośnik, tym większa jakość obrazu. To było kiedyś naturalne, i wydaje nam się, że już przestało być, bo kiedyś mieliśmy do czynienia, słuchajcie, z tą samą rozdzielczością nośnika. Film srebrowy, jakikolwiek by nie był, był nadcechowany takimi samymi parametrami. Rozumiecie? Patrzcie, wielkości ziaren srebra były takie same. I wielkość nośnika decydowała o tym, że te same ziarna srebra w małym formacie pokazywały listek na zdjęciu złożony ze stu ziaren srebra. I ten sam listek przy tej samej wielkości tego liścia w kadrze, sfotografowany na błonie 4 na 5 cala. Był ujmowany przez 300 ziarenek srebra. Czyli ziarenka srebra, rozdzielczość nośnika były te same, a wielkość nośnika decydowała o jakości. A teraz wydaje nam się, że tak nie jest. Teraz nam się wydaje, że liczy się przecież właśnie rozdzielczość. No i teraz zobaczcie. Przecież są smartfony, które mają gigantyczne rozdzielczości. Zestawicie Obraz ze smartfona 50-megapikselowy z 50-megapikselową matrycą pełnoklatkową. Będzie różnica. Każdy wie, że będzie. Bo mała matryca, mimo że zachowane są piksele, będzie inaczej oddawała ten obraz, będzie miała większą głębię ostrości, mniejszą plastykę. Proste. I teraz nie chodzi o to, moi drodzy, żeby na siłę przekonywać Was, do średniego formatu. Ale absolutnie nie. Bo dla wielu z was ten średni format może być niepotrzebny. Ale wyboru dokonajcie świadomie. To znaczy, odrzucając średni format, który obecnie jest najlepszą formą uzyskania fotografii wysokojakościowej. Jeżeli go odrzucicie, to zróbcie to świadomie. Odrzucam średni format, bo nie jestem zainteresowany najwyższą jakością, bo moi klienci tego nie odczują. Bo ja tego nie widzę, bo oglądam to na małym obrazie i nie robię powiększeń. Jak robię powiększenia, to 20 na 30. No właśnie. Jeżeli jesteście w takiej sytuacji, ba, nie chcę wydawać na komputer, ba, uczę się fotografii, ba, chciałbym po prostu e, mieć, e, no chciałbym fotografować, bawić się tym, ale nie interesuje mnie zarabianie, nie będę robił nigdy wystaw, nie będę szedł, no to po co wam wysoka jakość? Ale jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś fotografuje krajobrazy albo życie codzienne i jego zdjęcia będą miały mega wartość za 100 lat, no to moi drodzy, co? No to fajnie, jeżeli one przetrwają w postaci cyfrowych negatywów o wysokiej jakości. Jeżeli ktoś robi wystawy, robi i sprzedaje duże powiększenia, lepiej, żeby były wyższej jakości. Bo zobaczcie, jaka jest sytuacja. Ja się o tym przekonałem, testując, próbując znaleźć różnicę pomiędzy, no czy naprawdę tak jest, że ten średni format jest o tyle lepszy? Jest lepszy, ale moi drodzy, z pewnymi zastrzeżeniami. Zobaczcie, jest, jest, jest lepszy bezwzględnie, pod warunkiem, że spełnia aż dwie wytyczne. Pierwsza wytyczna to rozdzielczość, więc jeżeli będzie wyższa rozdzielczość, zawsze będzie lepszy. Ale po drugie, ma większą matrycę. No i teraz, jeżeli macie, powiem na konkretnym przykładzie: Hasselblada X1D2. Hasselblada 907. Fuji GFX 50S, 50R, 50S2 i skonfrontujecie ten aparat z takim na przykład Sony Alpha 1, który ma także 50 megapikseli, tylko ze średniej, z, z pełnej klatki, czyli z małego obrazka, to co się stanie? Ja Wam powiem. Obraz pod względem ilości pikseli jest taki sam. Będzie różnica, ponieważ ta sama ilość pikseli nie oznacza takiego samego obrazu, ponieważ w Sony ta sama ilość pikseli jest bardziej pozioma, a proporcje kadrów w tych wszystkich matryc średnioformatowych są bardziej zbliżone. Prostokąt jest bardziej rozciągnięty w stronę kwadratu, a w Sony w stronę prostokąta. Więc tu jest różnica. Dłuższy bok będzie dłuższy w Sony, wbrew pozorom. W związku z tym, ale dalej mam 50 megapikseli, więc ogólnie jest, będzie to podobne. No dobra, powiecie. A jak weźmiemy Sona 7R5, który ma 60 megapikseli, co teraz? No cóż, eee, wtedy okazuje się, że rozdzielczościowo będzie lepiej po stronie aparatu małoobrazkowego. Ale gdzie będzie różnica? W szumach? W ostrości niektórych obiektów? Niektórych. Zwłaszcza tych drobnych. I moi drodzy yy, właśnie w plastyce. Ponieważ większa matryca, to większa plastyka, mniejsza głębia ostrości. Tego się nie da zmienić. Powiecie, da się, bo przecież do Sony może zastosować jasne obiekty, na przykład 1,2. Tak, oczywiście. Wtedy rzeczywiście wszystko się wyrówna, bo taki obiektyw 1,2 będzie działał taki jak 1,7 w średnim formacie, mniej więcej i macie to samo. Więc da się, da się. No, ale jeżeli weźmiecie, da się to porównywać i naprawdę tu różnice wcale nie będą aż takie duże. Jeżeli do takiego Sona 7R5 podepniecie super obiektyw, jakiś na przykład Apolantar 50 albo Apolantar 65, to potraficie uzyskać obrazy na poziomie naprawdę prawie średnioformatowym. Po względem plastycznym nie, ale rozdzielczościowym tak. Natomiast, jeżeli w szranki z tymi wymienionymi aparatami pełnoklatkowymi stanie aparat gfx 100 100 100S, s 2 102 <gryw> przepraszam, no to moi drodzy, nie ma już o czym gadać, ponieważ większa matryca miażdży, miażdży. I teraz czy to jest każdemu potrzebne? Oczywiście nie. Chodzi o to, że macie większą dwa razy rozdzielczość, większą dwa razy wielkość obrazu. Żeby uzyskać odpowiednią wielkość powiększenia w druku, na przykład, nie wiem, 70 na 100 cm, to tu nie powiększacie nic przy matrycy 100 megapikselowej, a przy matrycy mniejszej musicie już uciec się do powiększeń. I teraz chodzi o to, że skok w kierunku tej wyższej rozdzielczości jest na pewno istotny. I na szczęście macie takie miejsca, na przykład właśnie jak Fotoforma, z którą współpracuję często, e, gdzie macie możliwość wypożyczenia sprzętu, żeby się przekonać, czy to jest sprzęt dla Was, czy nie. Pamiętajcie, że sprzęt średnioformatowy jest zawsze perfekcyjnie wykonany. To, co macie, to, co jest topem w, w małym obrazku, to w średnim formacie jest standardem. E, jeśli chodzi o konstrukcję aparatu. E, mam, e, słuchajcie, mieszane uczucia, bo Pojawiają się czasami takie, widać, że od osób, które nie miały z tym nic do czynienia, nie mogły porównywać o w ten sposób. Opinie na temat tego, że Oj, autofokus w średnim formacie no, jest słabiutki. Nie, nie jest słabiutki, bo jak weźmiecie GFX-a 100, to ja nie wiem, czy znajdziecie dużą różnicę w porównaniu z, nie wiem, osostrzeniem z, z aparatu pełnoklatkowego. Owszem, te najszybsze pełnoklatkowce dadzą radę, z odpowiednimi obiektywami dadzą radę. Ale teraz podepnijcie silnik liniowy do najnowszego po prostu GFX, setki Eskki i zobaczcie, co się dzieje. Nie mówię o, o tym, że są dwa rodzaje i detekcja fazo, fazy i kontrastu, wykrywanie oczu i tak dalej, to wszystko działa. Prędkość jest taka, owszem, te stare obiektywy, na przykład 2863, on rzeczywiście ostrzy ciut dłużej, tak? Ale te z liniowymi silnikami to jest, to jest ostrzenie błyskawiczne. W związku z tym nie ma tu już tych cech, które były kiedyś, wolnego włączania i tak dalej. Tego nie ma. Autofokus jest szybki, sprawny, natomiast na końcu uzyskujecie co? Duże pliki? Rzeczywiście, duże dyski są wymagane wtedy, no, jakby automatycznie, bo pliki są naprawdę wielkie, ale czy dużo większe od takiego pliku z Sony A7R5? No nie. Natomiast jakość zawsze będzie większa tylko pamiętajcie, nie potrzebujecie tej jakości, na przykład, nie wiem, fotografujecie ptaki, chcecie mieć większą głębię ostrości, bo pracujecie na super teleobiektywach, Pracuje, rozumiecie? Nie potrzebujecie średniego formatu, bo nie zdobędziecie tam średnie, super obiektywów. Czy nie zdobędziecie superobiektywów? Też źle mówię, ponieważ możecie do średniego formatu podłączyć na przykład obiektywy długie, teleobiektywy z, na przykład 600, 800 z Canona, na przykład. Bo takie przejściówki są, więc możecie podłączać albo z Nikona i działać. I one na ogół spokojnie kryją cały format i macie średni format z bardzo długim obiektywem. Więc to nie są przeszkody. Natomiast musicie się zastanowić, czy rzeczywiście ten średni format jest dla Ciebie, czy, dla, czy nie. Czy potrzebujecie tą jakość? Czy chcecie ją mieć? Czy chcecie mieć tą większą plastykę, mniejszą głębię ostrości? No właśnie. Jeżeli Wasza odpowiedź pada na tak, to wtedy albo wchodzicie w ten średni format z pełną z premedytacją, wiecie, co robicie, Albo nie wchodźcie wcale. Jeżeli nie widzicie na przykład różnic, bo oglądacie na małym ekranie e, tylko i wyłącznie zdjęcia i nie jesteście w stanie zobaczyć na dużym, i nie robicie powiększeń, to w ogóle nie zobaczycie tego, co daje średni format. I to jest fakt. Dlatego ja ostatnio wymieniłem monitor na jeszcze większy, żeby widzieć obrazy właściwie w 100%. Tak? Prawie że. I teraz to zupełnie zmienia odbiór, to zupełnie zmienia ocenę obrazu, który zrobiliście. Więc e, średni format ma sens wszędzie tam. Jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, fotografuje krajobrazy, fotografuje produkty dla klientów, e, o, wszędzie tam to się liczy. Jeżeli klient tego nie widzi, przyznaje, nie ma sensu się starać, tak? Ale teraz pamiętajcie, że wybierając system, ten system średnioformatowy, taki na przykład, nie wiem... E, Powiedzmy, GFX 50S2 będzie kosztował tyle samo co zwykły aparat małobrazkowy. W związku z tym, nawet nie cena zaczyna decydować o tym, czy warto, czy nie warto. Tyle. Pomyślcie o tym. To jest krótki materiał, ale tu chodzi o to, żebyście podejmowali decyzję świadomie. Nie powtarzali za ludźmi, e, którzy nie próbowali, nie mieli okazji pracować w średnim formacie e, takich samych kocopołów i drdymałów, że a słaby autofokus, a to, a to. Tak, pierwszy Hasselblad był słaby e, X1. Był słaby z autofokusem, naprawdę no, działał powoli, włączał się powoli, ale te, no, te kamery, które teraz są produkowane, już tego nie mają. Natomiast oferują całą gamę funkcjonalności na mega poziomie. I super jakość cyfrowego negatywu na koniec, zwłaszcza te modele 100-megapikselowe. Dlatego jeżeli ktoś idzie w stronę jakości, ma takich klientów lub sam chce dla siebie mieć jak największą jakość, bo słuchajcie, jak macie dobry monitor, to wy tą jakość wychwycicie. Wychwycicie i zobaczycie, co jest i dlaczego warto było. Wejść w średni format. Bo większa matryca to większe piksele, to mniej szumów. To praca na wysokich czułościach, gdzie nawet jak się pojawi ziarno, to to ziarno jest estetyczne i piękne. Po prostu profesjonalne kamery. A mały obrazek to tylko mały obrazek. Pamiętajcie, że w dawnych czasach zawodowiec, reportażysta, tak, fotografował na małym obrazku, ale profesjonaliści wszyscy. Pracowali na średnim formacie. Nie dało się inaczej, bo chodziło o jakość. I teraz jest dokładnie tak samo. W nic się nie zmieniło. Natomiast sposób odbioru zdjęcia trochę zmienił i czasami jest tak, że my, nie robiąc dużych powiększeń, nie oglądając na dużych monitorach, nie wiemy, co mamy albo co moglibyśmy mieć. Nie jesteśmy w stanie tego wychwycić. I tu jest różnica. Decydujcie świadomie. O to mi chodziło. Decydujcie świadomie i pamiętajcie, że zasady fotografii się nie zmieniły. Większy nośnik, wyższa jakość. Jeżeli ktoś zrobi matrycę 4 na 5 cala ba, 6 na 8 cm, tak jakby w mamijach RZ na przykład, i do tego walnie nam rozdzielczością 600 megapikseli, czy co, czy będzie za dużo megapikseli? Nie, będą większe pliki i co? W tym czasie będą większe komputery, szybsze komputery, szybsze procesory i lepsze dyski, które będziemy kupować za tańsze pieniądze. Natomiast jakość fotografii to jest jakość fotografii. My tylko dokumentujemy to, co widzimy. Im lepiej to zrobimy, tym lepiej. Oczywiście, jeżeli ktoś idzie w stronę e, fotografii jakiejś totalnie onirycznej, jakiejś artystycznej, totalnie, nie, to tam w ogóle to nie ma znaczenia. Tam liczy się emocja wywołana, e, czasami kontrast jakiś, czasami właśnie mega ziarno, poruszenie. Tam wszystkie chwyty są dozwolone. Ale wszędzie tam, gdzie zależy Wam na jakości obrazu, raczej innego kierunku nie ma. Ale w bardzo wielu przypadkach wystarczą także aparaty małoobrazkowe. Ale w małoobrazkowych, jeżeli macie do wyboru. 24 megapiksele, a 60 megapikseli? A różnica w cenie nie jest duża, na przykład? Albo, no jest, ale to musicie zdecydować, ponieważ 24, a 40 megapikseli to jest zupełnie co innego, a 40 megapikseli, a 60 megapikseli to jest zupełnie co innego. A więc myślcie też o tym. Zasady jakości obrazu fotograficznego nie uległy zmianie. Zmienił się tylko nośnik, a nośnik podlega tym samym prawom fizyki, co kiedyś fotografia srebrowa. Trzymajcie się.